Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj będzie taki troszkę luźniejszy filmik o książkach, które już czytałam, ale które z różnych względów chciałabym przeczytać ponownie. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie to są książki, jakie tytuły wybrałam do tego filmu, to zapraszam do dalszego oglądania. I jako pierwsza tutaj na tym moim stosiku jest książka Oscara Wilda, Portret Doriana Graya. I tę książkę chciałabym przeczytać ponownie, ale w innym tłumaczeniu. Tutaj jest tłumaczenie Jerzego Łozińskiego, czyli tego pana, który zasłynął tłumaczeniem Władcy Pierścieni, gdzie zrobił z Bilbo Bagginsa Bilbo Bagosza bodajże, z Aragorna Łazika i tam jeszcze parę innych nazw własnych zmienił i to wzbudziło bardzo wiele kontrowersji. Ale tu nawet nie o to chodzi, bo tutaj w tym wydaniu Portret Doriana Graya jest przetłumaczony naprawdę bardzo dobrze. Ten język jest taki piękny i plastyczny. To, co mi nie pasuje, to to, że jest to tłumaczenie skrócone. To znaczy, ja nie jestem tego w 100% pewna, bo sprawdzałam to bardzo dawno temu, zaraz po wyjściu tej książki. Bo ja w ogóle tę książkę, Portret Doriana Graya, chciałam przeczytać dlatego, że kiedyś na Goodreads znalazłam piękny cytat, który strasznie mi się spodobał. To było "To define is to limit". I nie znalazłam tego w tej książce i tak się zastanawiam, kurczę, no co jest? I gdzieś tam googlowałam i okazało się, że właśnie to tłumaczenie, to wydanie jest skrócone o rozdział czy dwa. Także no to mi się bardzo nie podoba i chciałabym przeczytać tę książkę w takiej pełnej wersji i w pełnym wydaniu. I myślę, że to zrobię, bo czuję, że jakby mam niepełny obraz tej powieści. Także dajcie znać, jakie wydania Portretu Doriana Graya polecacie najbardziej. Ja na razie chyba czaję się na to z wydawnictwa Vesper, bo jak dotąd ono spodobało mi się najbardziej. No i teraz odejdziemy trochę od tej klasyki literatury i sięgniemy po coś bardziej młodzieżowego, bardziej współczesnego. I będzie to Maybe Someday, Colleen Hoover. Jest to moja ulubiona książka tej autorki i w ogóle chyba ulubiona książka z tego gatunku właśnie New Adult. Z tym, że ja czytałam ją tylko po angielsku. W ogóle nie mam pojęcia, jak wychodzi tłumaczenie tej książki, dlatego chciałabym przeczytać też wersję po polsku, żeby sobie to skonfrontować i zobaczyć, czy nadal tak bardzo, bardzo będzie mi się ta historia podobać. W tej książce poznajemy dwójkę głównych bohaterów, Sydney i Ridge'a, i ich połączy muzyka. Jest tutaj mnóstwo tekstów, które napisała chyba autorka, tak mi się wydaje, a odegrał je Griffin Patterson, o ile dobrze pamiętam. Także na YouTubie na pewno znajdziecie te piosenki i one są przepiękne, takie spokojne, wolne, klimatyczne i bardzo, bardzo mocno oddają treść tej książki. Tak więc to była dla mnie taka wartość dodana, która sprawiła, że Maybe Someday tak bardzo mi się spodobało. Kolejna książka, którą przygotowałam do tego filmu, to Rdza Jakuba Małeckiego, Ręka do góry, kto się tego nie spodziewał. Jak wiecie, ja tę książkę kocham. Obecnie czytam Dygot i Dygot, muszę przyznać, może nie to, że mi się nie podoba, bo to nadal jest bardzo dobra książka, ale ja Dygotu po prostu nie mogę czytać. Tam jest dla mnie o wiele za dużo takich scen, nie tyle może okrucieństwa wobec zwierząt, co po prostu dużo złych rzeczy przydarza się tam zwierzętom, czy to przez ludzi, czy to z wypadków losowych, nazwijmy to. I po prostu nie mogę przez tamtą książkę przebrnąć. Wczoraj na wieczór czytałam jakiś rozdział i po prostu rzuciłam ją dosłownie o ścianę ze łzami w oczach, bo nie mogłam już wytrzymać tylu, tak wielu sytuacji właśnie w takim temacie. Natomiast w Rdzy była tylko jedna taka scena i ta książka ogólnie, no jak wiecie, dla mnie ona była przepiękna, fantastyczny pomysł na fabułę. Ta fabuła się w przepiękny sposób splatała za sobą na końcu. Także dla mnie to jest jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w życiu, a już na pewno najlepsza książka polskiego autora. I bardzo, bardzo chciałabym kiedyś do niej wrócić i przeczytać ją ponownie. Dalej mam książkę Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Jest to laureatka kilku nagród, m.in. Paszportu Polityki. Ja tę książkę czytałam na początku tego roku, dokładnie w pierwszych dniach stycznia. I ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bardzo podobał mi się styl tego autora, bardzo wzruszyła mnie też ta opowieść. Ale wydaje mi się, że nie wyciągnęłam z tej historii maksimum i chciałabym do niej wrócić, żeby po prostu może bardziej się na niej skupić, bardziej się przyłożyć i znaleźć w niej to, co umknęło mi przy czytaniu jej po raz pierwszy. I myślę, że to zrobię i chyba nawet w jakimś niedługim czasie, bo to jest książka dosyć cienka. Także nie będzie jakimś wielkim problemem wcisnąć jej gdzieś tam pomiędzy inne lektury, a naprawdę bardzo, bardzo chciałabym to zrobić. Przedostatnia już książka z tych, które chciałabym ponownie przeczytać, to książka, o której również już sporo mówiłam na swoim kanale, szczególnie w bodajże 2016 roku. I są to Myszy i ludzie Johna Steinbecka. Jest to książka, która również mimo tak niewielkiej objętości, ta książka ma ledwie 100 stron, zrobiła na mnie przeogromne wrażenie. Jest tak złożona, w niej jest tyle różnych historii, tyle różnych wątków, bo jest to historia przede wszystkim o kryzysie w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, ale jest tutaj też wątek, bardzo ważny wątek, właściwie chyba nie mniej ważny, przyjaźni. Są liczne odniesienia na przykład do biblijnej Ziemi Obiecanej, także jest to bardzo, bardzo wielowątkowa powieść, a poza tym sam styl Steinbecka, taki surowy, dosadny, też bardzo przypadł mi do gustu. I tak jak już wielokrotnie mówiłam, nadal nie czytałam żadnej innej książki tego autora, ale czuję gdzieś tam, wiecie, pod skórą, że jak przeczytam, to będzie to jeden z tych pisarzy, których ja naprawdę będę bardzo, bardzo, bardzo lubić i będę sięgać po jego książki zawsze z myślą, że będzie to dobra powieść. Wiecie, że w ogóle chyba nawet teraz
pierwszy raz przeczytałam blerba na tej książce i on faktycznie bardzo dobrze oddaje to, o czym jest ta książka, także przeczytam wam dosłownie króciutki fragment tego blerba. Myszy i ludzie to powieść tak złożona, że wymyka się wszelkim jednoznacznym interpretacjom. Przede wszystkim jest piękną historią wspaniałej przyjaźni i poświęcenia, opowieścią o skomplikowanych relacjach, ludzkich tęsknotach i marzeniach, ale także parabolą losu człowieka, rodzajem współczesnej baśni dla dorosłych. I to jest bardzo w punkt. Właśnie o tym jest ta książka, także jeszcze raz Myszy i ludzi bardzo, bardzo, bardzo gorąco wam polecam. No i ostatnia książka to również taka, o której już na moim kanale mogliście usłyszeć, ale to właściwie nie jest dziwne, bo wynika to z tego, że te książki naprawdę bardzo mi się podobały i zostawiły jakiś tam ślad w tym moim czytelniczym serduszku, dlatego mówię o nich wielokrotnie. I jest to Złodziejka książek Markusa Zusaka. Jest to książka, którą czytałam stosunkowo dawno temu, bo myślę, że będzie to już jakieś 5 lat. I ta książka wywarła na mnie ogromne wrażenie, przede wszystkim sposobem narracji, bo tutaj narratorem jest śmierć. Jest to w ogóle opowieść o II wojnie światowej, ale z perspektywy obywatela Niemiec, także zupełnie inna perspektywa niż my ją znamy, bo my przede wszystkim czytamy o II wojnie światowej z perspektywy albo Żydów, albo Polaków walczących w powstaniu na przykład. Tutaj mamy historię dziewczynki Liesel Memminger i jej rodziny, jak oni przeżywają tę wojnę, jak oni ją widzą. Niekoniecznie tej wojny chcieli i nie znaczy to, że cierpieli mniej niż my. Sposób, w jaki ta książka jest pisana, jest też niezwykły, bo tutaj jakby narracja taka normalna, pierwszoosobowa narracja z perspektywy śmierci, poprzerywana jest takimi cytatami, powiedzmy, nie wiem jak wam to wyjaśnić, może wam zrobię tutaj zbliżenie na to, jak to wygląda w treści książki, ale te fragmenty są takie bardzo krótkie i bardzo w punkt. Na przykład właśnie pierwszy przerywnik na dosłownie pierwszej stronie to jest drobna uwaga, na pewno umrzecie. No i wiecie, gdy wypowiada to śmierć, to jakby kompletnie inaczej się to odbiera. Albo jest też taki fragment, kolejne drobne uwagi. Czasem przybywam zbyt wcześnie. Spieszę się, a ludzie czepiają się życia dłużej niż przewidywałem. Także, no naprawdę, ta książka jest napisana w sposób fenomenalny i ja na pewno muszę do niej wrócić. Nie wiem, czemu jeszcze tego nie zrobiłam, bo mimo, że tę książkę czytałam tak dawno temu, to do tej pory jest to jedna z moich ukochanych książek wszechczasów. No i tak właśnie wygląda ten mój stosik książek, które chciałabym przeczytać ponownie. Oczywiście wiecie, na pewno mogłabym wybrać ich więcej, między innymi Harry'ego Pottera, którego i tak już czytałam 150 razy i na pewno nadal będę do niego wracać. Ale chciałam wam powiedzieć o takich, może nie są to mniej oczywiste książki, ale no, nie chciałam tutaj wspominać ponownie o Harrym Potterze, bo doskonale wiecie, że czytałam go 150 razy i nie tylko ja, wiele osób tak miało. Bardzo jestem ciekawa, jakie wy książki byście wybrali, jakie książki zrobiły na was tak wielkie wrażenie, albo może myślicie, że właśnie nie wyciągnęliście z nich tego wszystkiego, co dało się z nich wyciągnąć i chcielibyście je przeczytać ponownie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, ja bardzo chętnie sobie przeczytam te wasze ulubione książki albo takie, które w jakiś sposób wywarły na was wrażenie. A tymczasem jak zwykle dziękuję wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!